Cześć, witam ponownie. Witam w Farming Simulator 2017. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek, pierwszy oficjalny odcinek, w którym zajmiemy się uprawami. W poprzednim odcinku pokazałem wam kilka rzeczy. Pokazałem wam, jak kosić, kultywować i siać. Pokazałem wam także, jak wybrać rodzaj uprawy. Nie wiem, czy pamiętacie. To jest ta zakładka. Jak sprawdzić ceny upraw w różnych skupach. A na koniec zabrałem was na wycieczkę do farmy Right Agrobusiness, gdzie sprzedaliśmy naszą pszenicę. I tutaj właśnie się znajdujemy. Zaczęliśmy siać soję. Pracownik nasz nie dokończył pracy ostatnio, więc zatrudnimy kolejnego. Zatrudnimy więc kolejnego pracownika. I będziemy dzisiaj uprawiać soję. Pokażę wam też inne rodzaje upraw, które dostępne są w grze. Zajmiemy się trochę naszymi finansami. A na koniec pojedziemy do sklepu, gdzie kupimy kolejną maszynę do siania. No ale zajmijmy się na początek kilkoma rzeczami, których nie skończyliśmy robić ostatnio. Ten pracownik skończył kultywować pole. Zatrudnijmy więc kolejnego pracownika na polu 15, aby także to pole skultywować. Ok. Tak więc poprzedni odcinek skończyliśmy sprzedając naszą pszenicę, po czym wróciliśmy na farmę, odstawiliśmy na bok nasz kombajn i pamiętam, że w kombajnie nadal znajdowało się zboże. Wróćmy więc na naszą farmę i w pierwszej kolejności opróżnimy kombajn. Przepuśćmy tego człowieka, bo przyczepę za nami zajmie nam troszkę dłużej niż jemu. Kolejny. I wracamy na farmę. Zwiedzamy nieco okolice, zapoznajemy się z mapą. Witamy w Maplefield. Niewielki ruch na drogach.
Jesteśmy już niedaleko. I następny skręt w lewo. Ok, jesteśmy na miejscu. Przed nami stoi zaparkowany kombajn. Który nie ma już pracownika, ponieważ ten zakończył pracę. Wstawmy się naszą przyczepą. Tak, aby zrównać się z rurą. Wysypu zboża i opróżnijmy nasz zbiornik. Jest troszkę za daleko. Podjedźmy więc bliżej. Dobra. Kombajnie znajdowało się tylko 4447 litrów pszenicy. Więc na razie przesypmy ją do silosa. Mamy silos na farmie, w którym możemy przechowywać nasze uprawy. Zostawmy to tutaj. I kiedy zbierzemy więcej pszenicy, możemy pojechać całą przyczepą. Ok, zaparkujmy tutaj. I przyjrzyjmy się uprawom, jakie możemy hodować. Jakie możemy uprawiać. Hodować można zwierzęta. Uprawy, które będziemy uprawiać w tej grze. W grze Farming Simulator znajduje się 10 rodzajów upraw. Są to pszenica, jęczmień, rzepak, słonecznik, soja, kukurydza, rzodkiew oleista, ziemniaki, buraki cukrowe i poplars. To jest, tłumaczy się to jak to pole, ale jestem dość pewien, że nie chodzi tu o drzewa, więc nie mam pewności dokładnie, co to jest. Może przyjrzymy się temu w kolejnych odcinkach. I aby przetworzyć uprawy, wymagane są 3 kroki. Jest to kultywacja, sianie i koszenie. Ale o tym wszystkim już wiemy, rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Także wiemy, jak to robić. Zobaczmy, co się dzieje na farmie. Ten pracownik kończy już kultywować trzecie pole. Nasze drugie pole, pierwsze było od razu kultywowane, jak zaczęliśmy grę. Ten pracownik zakończył sianie. Przyjmijmy więc kontrolę. Po prawej stronie na dole są 3 paski, paliwo, nawóz i nasiona. Jak widać, nasza soja, zbiornik z nasze nami soi
jest już prawie pusty. Napełnijmy go więc i zatrudnimy kolejnego pracownika do pracy na polu numer 14 za chwilę. Upewnijmy się, że nikt nie stoi bezczynnie. Starajmy się być jak najbardziej wydajni. Tutaj znajduje się... Wycofam trochę. Tutaj znajduje się miejsce, w którym znajdują się nasze nasiona i nawóz. Rozpoczynamy z 4 workami nasion, 2 kontenerami, nie kontenerami, 2, nie nazwę tego, beczką. Plastikowe zbiorniki, w których znajduje się nawóz płynny. I 4 workami nawozu suchego, nawozu organicznego. Wypełnijmy więc naszą maszynę do siania. Ok, można ją zamknąć i jedziemy zasiać kolejne pole. Upewnijmy się tylko, że soja jest nadal produktem, który chcemy uprawiać. Okej, chyba jesteśmy w miarę równo. Zobaczmy na nasze ceny. Soja w tym momencie kosztuje 1588 euro za 1000 litrów. I tak, jest to w dalszym ciągu najlepiej sprzedający się, sprzedająca się uprawa. Zaraz za soją jest rzepak 1511 w Maplefield Mill, ale tak, zostańmy przy soi. Denton Bakery skupuje za 1588. Zatrudnijmy kolejnego pracownika. I zobaczmy. Nie wyłączyliśmy silnika, paliwo nie jest za darmo, niestety. Ok, spójrzmy na nasze finanse. Co się dzieje w grze? Mamy tutaj zakładkę, która pokazuje nasz dochód i nasze wydatki w ciągu kilku ostatnich dni. Mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela i dzisiaj. Jako że dopiero zaczęliśmy grę, tak naprawdę mamy tylko jedną kolumnę, która jest wypełniona, same zera, ale zobaczmy, co takiego możemy, jak wyglądają nasze dochody i wydatki. Mamy nowe i sprzedane pojazdy, nowe i sprzedane zwierzęta, takie jak krowy, świnie czy owce. Koszt konstrukcji budynków, sprzedane budynki, koszt zakupu nowych pól, utrzymanie pojazdów oraz koszt ich leasingu, utrzymanie zwierząt i posiadłości, dochód z posiadłości, dochód ze sprzedaży drewna, bali, wełny i mleka. Zejdźmy troszkę niżej. Koszty paliwa, nasion, nawozu, sadzonek i wody. Dochód z koszenia. Mamy 5000 coś tam euro. Wypłaty. Biogaz, praca na polu, możemy pomagać naszym sąsiadom, pokażę wam to w jednym z odcinków.
Jest to kolejny sposób na zarabianie pieniędzy. Mamy wypłaty dla pracowników i koszty oprocentowania kredytu. Tak, zgadza się. Grę rozpoczynamy z kredytem. Na tym poziomie trudności jest to 75 tysięcy euro. Jest to zaznaczone na czerwono, poniżej, w nawiasie. Obecnie posiadamy 23 118 euro. Więc wydaliśmy dzisiaj na pracowników 2500 euro. Więc jeszcze wydamy więcej, ponieważ cały czas siejemy pola, cały czas siejemy soję. Więc nie będziemy je na razie spłacać, ale postarajmy się zmniejszyć nasz dług w następnych odcinkach i ewentualnie spłacić go całkowicie. Dobra, zobaczmy, co ciekawego dzieje się na polu. Pracownik G prawie skończył kultywację. Pracownik J dopiero rozpoczął swoją pracę, dosłownie trzeci lub czwarty rząd. I niedługo będziemy mieli dwa traktory, które nie robią kompletnie nic. Kiedy ten pracownik skończy, będzie też wolny. Mając trzy pola, jedynie dwie pracujące maszyny, albo nawet jedną, nie wydaje mi się, że zarządzamy farmą wystarczająco wydajnie. W związku z tym wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie zakup nowej maszyny do siania. Tym sposobem ten pracownik będzie kończył swoją pracę, a my poprosimy tego pana tutaj, aby zasiał ostatnie, trzecie pole. Będzie to po prostu szybciej będziemy mogli skosić nasze uprawy i szybciej będziemy tym samym zarabiać pieniądze. Ok, udajemy się więc do sklepu. Dostęp do sklepu w Farming Simulator można uzyskać na dwa sposoby. Można go otworzyć bezpośrednio z dowolnego miejsca w grze, w ten sposób, albo udać się tam osobiście i aktywować ikonę, która znajduje się na miejscu. Dobra, zobaczmy w takim razie, jakie maszyny do siania mamy dostępne. Mamy Kvernland Accord DL za 8200. Ok, moc silnika wymagana jest 55 kW, 75 koni mechanicznych. Zobaczmy, jakie mamy, jaką moc silnika mają nasze traktory. Mamy ten New Holland 92 kW, 125 koni, albo dwa Case International Harvester 1455XL. 107 kW, 145 koni mechanicznych, więc ten jest troszeczkę, ma większą moc. No dobra, powiedzmy w takim razie, że do 145 koni mechanicznych. Ok, tutaj wymagania 75 koni mechanicznych, można siać zboże i obsługuje szerokość 3 metrów. Ta maszyna do siania tutaj, Amazon ED3000C, 13 tysięcy euro. Dalej możemy to uciągnąć, 100 koni mechanicznych. I ta maszyna w porównaniu z Kvernland jest w stanie nawozić w trakcie siania. Więc będziemy prawdopodobnie, kupimy maszynę, które jednocześnie może nawozić. Wow, to jest już spora rzecz. No dobra, ale zobaczmy dalej, co tutaj jeszcze. 3 metry szerokości.
i siać możemy tą maszyną słonecznik, soję, kukurydzę albo buraka cukrowego. Problem polega na tym, że aby móc skosić słonecznik, kukurydzę albo buraka cukrowego, potrzebujemy innego headera do kombajnu, który mamy. Potrzebny by był nam Capello Quasar F4 za 12 tysięcy. Więc nie sądzę, żeby to... Aha, i tylko słonecznik i kukurydza na buraki, do koszenia buraków jeszcze potrzebne nam co innego. Całkowicie inny sprzęt. Dobra, więc zapomnijmy o tym. Przejdźmy tutaj. Great Plains to jest ta maszyna do siania, którą już posiadamy. 15 tysięcy euro. 100 koni mechanicznych wymagane do uciągnięcia. Pojemność zbiornika 1200 litrów. 500 na nawóz i 700 na nasiona. Szerokość pracy 3 metry. I maszyna ta nawozi i sieje jednocześnie. I możemy uprawiać dosłownie wszystkie rodzaje upraw, które możemy kosić, więc ziemniaki z nawożeniem, Kvernland. Ok, czyli to by była następna, która nam się opłaca, ale 180 koni mechanicznych, 52 tysiące, to troszkę za dużo. Dobra, kupmy w takim razie Great Plains. Można wynająć za koszt podstawowy 1200 euro, ale myślę, że zwróci nam się to dość szybko, więc kupmy. I ok. Zakupione nową maszynę. Okay, zabierzmy ten traktor stąd. Zaparkujmy go. Podczepimy kultywator. Wsiądźmy do środka. No i okej, okay, no ale pytanie jest w takim momencie. Kupiliśmy tą maszynę do siania. I co się z nią stało? Nigdzie jakoś jej nie widać. Trik jest taki, że sklep można, tak jak wcześniej powiedziałem, do sklepu można udać się osobiście i aktywować ikonę, która się przy nim znajduje, albo dostać się do niego z dowolnego miejsca w grze. Jeden czy drugi sposób nie robią tak naprawdę nam różnicy, ponieważ w momencie zakupienia nowego pojazdu albo nowego narzędzia, dosłownie po zakupie dowolnej rzeczy w sklepie, niezależnie od tego, czy zrobiliśmy to bezpośrednio na miejscu, czy nie, musimy tak czy inaczej pojechać do sklepu i odebrać tą rzecz osobiście. No dobra, w takim razie pojedziemy do sklepu, weźmiemy ten traktor, zaraz jeszcze się upewnię, że jestem na pewno w stanie to unieść. 74 kW, 100 koni mechanicznych i traktor ma 92 kW, 125 koni mechanicznych. Powinno być wszystko w porządku. Ok, pokażę wam, gdzie jest sklep. Dzisiaj już obok niego przejeżdżaliśmy. Ale nic wcześniej nie wspominałem. Wybierzmy się więc tam ponownie. Podoba mi się szerokokątny obraz.
Przez to widać wyraźnie, co się dzieje naokoło nas. No, wyjechałem. Może nie do końca widać wszystko. Odrobinę nieprzepisowo. Jest przed nami nasza maszyna do siana. Okej, podłączymy się. I tam z tyłu na niebiesku to jest ta ikona sklepu, o której wcześniej mówiłem. A tamta po lewej służy do sprzedawania maszyn. Okej, podpięliśmy nową maszynę do siania. Spójrzcie w prawym dolnym rogu. Widzimy, że nie ma w niej ani nasion, ani nawozu, więc musimy napełnić ją po przyjeździe na naszą farmę. Udajmy się tam teraz. I niedługo będziemy musieli prawdopodobnie kupić więcej nawozu, więcej nasion. Tak naprawdę nie wiem, na ile nam wystarcza jeden worek. Mamy 4 każdego. Okej, pusto, możemy jechać. Mam nadzieję, że wystarczy nam co najmniej na kilka dni. To mnie znosi. Że jednak troszkę za ciężka jest ta maszyna. Mam wrażenie, że podnoszą mi się przednie koła. Wyjadę. Dobra, nie widać tego. Ale tak delikatnie w lewo, a traktor zachowuje się jak na lodzie. Prawie na miejscu. Może jednak za słaba trochę ta maszyna. Wypróbujemy ten czerwony, do którego mieliśmy przypiętą przyczepę. No i okej, jesteśmy na miejscu. Podepnijmy maszynę do siania. Zaparkujemy traktor przy kultywatorze, tak jak był od początku gry. Tutaj nasz pracownik już prawie skończył. Silnik. Nie. Tutaj nie wyłączyliśmy silnika. Okej. Wpinamy przyczepę. I jedziemy podłączyć siewnik. Siewnik czy maszyna do siania? Nie wiem, czy można to tak nazwać.
nazywać. Gdzie jedziemy? Jedziemy podłączyć maszynę do siania. Okej. No ale tak jak wspomniałem, nie mamy nasion, nie mamy nawozu. Jedźmy w takim razie to doładować. Okej, maszyna się otworzyła, znaczy, że można nasypać już do niej nasion. Pełna. Spójrzmy na nawóz. Okej. Nadal mamy 4 worki, więc bezproblemowo można wypełnić maszynę do pełna. Nie jest, nie jest źle. No dobra, jedziemy. Pole numer 15. Ten pracownik już prawie skończył. Soja, zatrudnijmy kolejnego. Chodzi mi o tego pracownika, już prawie skończył. Tak naprawdę moglibyśmy poczekać te 5-10 minut, zaoszczędzić 15 tysięcy, ale w przyszłości wiem, że będzie to szybciej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie nam się to opłacać. Mamy w tym momencie 7 tysięcy na koncie, 7,5 tysiąca. Siejemy soję. Okej, obie maszyny pracują. Widzę, że zajmie to trochę czasu, zanim skończymy. Tak więc zawińmy to wszystko razem i skończymy tutaj odcinek. Ja się upewnię, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik przed rozpoczęciem kolejnego. Tak więc dzisiaj to na tyle. W następnym odcinku zajmiemy się zarabianiem pieniędzy, sprzedamy naszą soję, postaramy się spłacić część naszej pożyczki, przeanalizujemy, jak wygląda podsumowanie dnia, ile płacimy za zużycie maszyn i tak dalej. Zajmiemy się trochę naszymi finansami. I to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, dzięki za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia ponownie. Hej!